Słuchajcie, mówiliśmy o feedbacku, w ogóle świetne pole i podstawę zrobił mi Rafał. Ja bym chciała tak przejść do takiej twardej rzeczy, wiecie, żebyśmy, mimo że wizjoner, to żeby tak osiąść na ziemi, no i trochę podzielić się z wami swoją zmorą i wsparciem odnośnie studenckiego feedbacku. Szukam, cały czas szukam najlepszej metody. Chciałam zrobić swoje zdjęcia, ale nie mam takich okularów. I słuchajcie, zacznę od takiej zmory formalnych ocen, czyli tego, co dostajemy jako informację zwrotną po ankietach studentów. I teraz pierwsza, zdarza się, że ocena mnie w ogóle nie dotyczy. Kiedy prowadzę zajęcia z innymi prowadzącymi, zamieniamy się blokami, tak, to czasami moja koleżanka dostanie wchrzan za mnie, za moje jakby potknięcia, a czasami ja dostanę za kogoś innego. Druga, mała liczba odpowiedzi. No, my tutaj na Politechnice pracujemy, studenci naprawdę wykonują świetną robotę, jest ich już trochę więcej. Ale dalej mała, statystycznie jakby trudna do weryfikacji. Widzę tylko średnią, to też jest dla mnie wyzwanie, bo ja nie wiem, jaki jest rozkład ocen i dla mnie ma znaczenie, czy moje 4,3 to dlatego, że wszyscy jechali na 4,3, czy to może jakaś średnia, wiecie, i ja mam ludzi rozłożonych po ocenach równo. Bardzo niewiele komentarzy, czyli widzę ocenę, ale o co chodziło, to nie wiem. Za co mnie doceniają, nie wiem, za co mnie nie doceniają, tu częściej, tu już się pojawia czasem kilka informacji zwrotnych. To powoduje, że ja nie wiem, co ja mam poprawić. Ja jestem fanką ciągłego doskonalenia i mam potrzebę poprawiania, ale jak nie wiem co, to co dostaję i czytam, mnie po prostu frustruje, bo nie dodaje mi wartości. Kolejna rzecz jest taka, że ta moja ocena wpływa na mój byt. To znaczy, że podczas oceny pracowniczej ja albo dostanę zielone światło, albo dostanę żółte bądź nawet czerwone światło. Czyli jakby oceny są nie do końca wiarygodne, nie bardzo z nich nie wynika, co ja mam poprawić, a jednocześnie nie jestem w stanie tym zarządzić, żeby nie dostać tego żółtego czy czerwonego światła. No i zrobił się we mnie bunt. Ja podam tylko kilka takich przykładów. To jest z mojego tam poprzedniego semestru, miałam dwa wykłady. I jest taki punkt, czy prace przekazywane prowadzącemu były sprawdzane terminowo w ciągu 14 dni. No i teraz zobaczcie, dostałam jakąś 4, tam nawet 86 czy 4,29 z wykładu. Ja nikomu nic nie dawałam, żadnej pracy domowej na tym wykładzie. Ale oceny są, tak? I to nie najlepsze, nie? Ale nie, tam mam gorsze, bo na przykład zajęcia nie były prowadzone w sposób zrozumiały i to jest dla mnie punkt, w którym ja zadaję sobie pytanie, co ja robię nie tak? No pytanie, czy ja się z tych 7 komentarzy czegoś dowiem. Z 7 na 37 ocen, gdzie studentów było lekko 2 razy więcej. I ja tak naprawdę nie wiem, gdzie jest problem. Czyli mnie osobiście, przepraszam tutaj moją koleżankę, która mówiła, że jest szefową od zarządzania jakością kształcenia, mnie to nic nie daje. Więc ja, dla mnie to jest zmora, tak? Ja dostaję, ja się frustruję, możecie powiedzieć, no dobra, masz takie dobre oceny, czego tam cię czepiasz, nie? No czepiam się, dlatego że ja jakby mnie zależy na tym, żeby moje zajęcia były ciągle lepsze. I teraz takie różne postawy miałam, no ale mówię, ponieważ jestem wizjonerem, to czasami tam coś zapuka w tą głowę, no i powiedziałam sobie, dobra, feedback z zajęć poprzez e-nauczanie. I teraz uwaga, ja jestem interesowna, a chcę też zmotywować moich studentów, w związku z tym 4% oceny jest za feedback. To znaczy, że feedbacku należy mi udzielić nie anonimowo, tylko osobiście. No bo jak mogłabym dać komuś te 4% oceny, jakbym nie wiedziała tak, jakby komu. Z drugiej strony ocena jest albo 0, albo 100%, nie ma innych. Tak? Albo ten feedback jest, albo go nie ma.
No i teraz zaczyna się faza, nie, no dajcie mi ten feedback, błagam, dajcie mi ten feedback. Nie? I mam na to dwa patenty. Pierwszy patent to jest taki, że przez cały semestr buduję zaufanie do siebie moich studentów, bo ja chcę, żeby ten feedback miał ręce i nogi, to znaczy, żeby oni mi dowalili tak jak trzeba, tak, i pochwalili za to, też chcę te pochwały, bo one mnie nakręcą do tego, żeby te trudne rzeczy jakby poprawiać. Ale dzięki temu, że to wpływa na ocenę i oni widzą, że tam na przykład czasami ich tych 4% brakuje do tej lepszej oceny, to jak ja im wysyłam proponowane oceny, zanim im wystawię ostatnie, to oni bardzo chętnie wystawiają, jakby dają mi te feedbacki i ja już wtedy tak bardzo prosić nie muszę. No i daję moim studentom dwie możliwości na nauczaniu. Pierwsza to jest taka końcowa opinia zwrotna po całym semestrze, ale druga, a przepraszam, bo ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest nauczanie, to jest taki Moodle, tak, nasz Moodle, ale mam jeszcze taką opcję problemy, wskazówki, pomysły, tak, coś ci się nie podoba, coś cię boli, coś ci uwiera, klikaj i pisz. Zwróćcie też uwagę, w jakiej formie ja to daję, tak. Ten język okazuje się, że też ma znaczenie, ma wpływ na moich studentów. Tam czasem na początku semestru coś poklikają, a potem piszą od razu te informacje zwrotne. Dlaczego oni piszą? Ano dlatego, że jak ja dostanę taką informację, to ja piszę, co ja w związku z tym zrobiłam. Tak? I czasami dostaję takie wskazówki, które no nie przypią, nie przyłatał, więc też daję informację, że no jakby w tej sprawie to niewiele mogę zrobić, tak, bo są obiektywne powody ku temu. Ale często jest tak, że student wskazuje mi, że w jakimś materiale popełniłem błąd. I te informacje zwrotne, po to, żeby właśnie to osiągnąć, te informacje zwrotne traktuję wyjątkowo poważnie, przyznaję się do błędu przed studentami i mówię, przepraszam wam bardzo za błąd, wprowadziłam zmianę, wprowadziłam poprawkę, tak, możecie sobie sprawdzić to i w tym i w tym miejscu, czy ja to rzeczywiście zrobiłam. To powoduje, że w trakcie semestru jakby to zaufanie buduje się na tyle, że jak dostaję tą opinię zwrotną, to mam takie rezultaty. Ja tutaj chciałam pokazać, wrzuciłam kilka, ale zobaczcie, ja dostaję takie komentarze. I teraz, żebyście wiedzieli, że to statystycznie, jak to u mnie wygląda, tak? Komentarzy powyżej 80 słów mam 20%, tak? Tych takich małych, tam dwa zdania na krzyż, ale zobaczcie, jaki wartościowy. Moim zdaniem przydałby się film instruktażowy pokazujący, w jaki sposób tworzyć matrycę kompetencji, tak? Też wartościowe, tak? Studenci, zobaczcie, jaką mam zwrotność tych ankiet. Ile z tych zwróconych ankiet ma komentarze? Naprawdę mało kto mnie, że tak powiem, lekko olewa. I ja to czytam, ja to analizuję, ja wprowadzam te zmiany, zawsze bardzo, bardzo dziękując. I dosyć ważną dla mnie kwestią jest to, że ja też, kiedy wysyłam oceny proponowane, bo taką mam zasadę, że ja najpierw studentom wystawiam oceny proponowane, oni dostają takiego Excela, ja mówię, teraz sobie posymulujcie, co jeszcze możecie zrobić, żeby dostać taką ocenę, jak pragniecie, tak? Czyli jakby oddaję odpowiedzialność moim studentom i w tych ocenach proponowanych zawsze tak jakoś motywuję, żeby chociaż kilku studentów było takich, co mi dało feedback, żeby wszyscy inni dowiedzieli się, że te 100% naprawdę oni dostali, tak? Żebym była, żeby byli spokojni. I teraz o co ja pytam? No ja nie pytam zupełnie o to, co jest w tych ankietach formalnych, ja pytam o to, co mnie naprawdę interesuje. I teraz to, co dla mnie jest na przykład bardzo ważne, to jest ile czasu poświęciłeś na projekt, zadania domowe i tak dalej, dlatego że w sylabusach mamy ile godzin student powinien poświęcić na pracę własną i ja oczywiście z tego korzystam i wypełniam im tą pracę własną. Ale zaraz wam pokażę tutaj, no bywa różnie i ja czasami przeginam. Tak, i pracuję nad tym przeginaniem tego, co ja im daję. Druga rzecz, no tak, bo ja nie jestem jedyna na tej uczelni i nie jedyna prowadzę przedmiot przecież, nie? I oni muszą mieć czas zrobić inne rzeczy i nie muszą być wszyscy miłośnikami mojego przedmiotu, bo oni przychodzą na mój przedmiot po to, żeby się przekonać, czy to w ogóle jest ich bajka.
nie? I mam takie informacje zwrotne. Pani Joanno, ja się przekonałem, że to bajka moja w ogóle nie jest. Dziękuję pani za te zajęcia. Tak? Skończył z czwórką. Druga. Te dwa pytania też są bardzo dla mnie istotne. Znaczy one wszystkie są istotne, ale jakby z tych dostaję najwięcej, bo tu są komentarze. I ja pytam, nie dodaj komentarz, tylko ja pytam, czego więcej, czego mniej. To ma znaczenie. Nie? Zwróćcie też uwagę, że ja piszę strasznie nudne, tak, takie słowa, bardzo nudne. Staram się, żeby oni te oceny tak trochę odnieśli do takiego swojego, takiego zwykłego żywota, nie? Tego języka, którym oni się posługują. To też pozwala mi jakoś tak te feedbacki lepsze dostawać, nie? Albo kosmicznie trudne. No i dobra, czego mnie te ankiety uczą, nie? No bo sobie je robię, czytam komentarze, ale też jakby patrzę na to, czy z roku na rok jakby poprawiają mi się w jakieś, czy poprawiają się jakieś wyniki. I teraz zobaczcie, mam tak, ja jakby chcę pobudzać tych moich studentów do tego, że do zainteresowania treścią. Wiem, że będą tacy, którzy nie będą zainteresowani. Uwaga, ja skalę parzystą stosuję. Ja chcę wiedzieć, czy on jest bardziej na nie, czy on jest bardziej na tak. Tak, czyli tu jest bardzo dobrze, dobrze, raczej dobrze. Nie? I teraz ja celuję w 5, czyli tak, tu chcę mieć poniżej 20%, no bo jeżeli jest więcej, to znaczy, że kurczę, ten przedmiot to w ogóle nie na tym kierunku powinien być chyba. Nie? Tu jakby postawiłam sobie taki cel, mój własny, osobisty, 25%, no i tu już widzę, że mam problem w tym miejscu. I jest to związane, to dotyczy zarządzania produkcją w tym roku, tak, i z logistyką, nie? I tutaj jakby szukam, ten wykres pozwala mi poszukać przyczyny źródłowej w tych komentarzach, poszukać rozwiązania, nie? Czyli to są dla mnie takie dzwonki. Generalnie chciałabym, żeby tu było najwięcej, ja ten efekt osiągam, tak, ale to, co mi tu wystało, coś musiałam nabałaganić, coś musiałam zrobić źle w trakcie zajęć. Kolejna rzecz na przykład dotyczy tego czasu poświęconego na projekt czy ćwiczenia. I ja sobie analizuję, ponieważ zarządzanie produkcją to jest duży projekt, to ja sobie patrzę, ile godzin oni mi zaraportowali, tak? I patrzę, czy mi się poprawiło rok do roku, czy pogorszyło się rok do roku. Ja zgodnie z moimi oczekiwaniami, oni się powinni zmieścić w tym zakresie. Jeżeli oni mi wskakują w ten zakres, to nie jest dobrze. Ale na przykład widzę, że tu obniżyło mi się rok do roku, tak? Ale tu się obniżyło, ale tu mi wywaliło w górę, nie? Mówię, oj, Czerska, znowu coś nie tak, nie? Do roboty. Do roboty, bo nie jesteś jedyna na tej uczelni. Nie wszyscy kochają zarządzanie produkcją i nie wszyscy jakby tam tym żyją, nie? I nie mają tym żyć, więc więcej niż 100 godzin, nie, sio. Zresztą w sylabusie jest napisane tam 70 godzin, więc to w tym, powiedzmy, zakresie. Ale czego jeszcze się dowiedziałam, bo uczę się oczywiście wielu innych rzeczy z tych pytań, ale to koniecznie chciałam wam pokazać i to dlatego zmieniałam prezentację, bo zapomniałam dodać, nie? Zobaczcie, rok do roku, 2023-2024, ja badam moich studentów, no bo ciągle słyszę, że oni by chcieli tak sobie kliknąć i już Czerska do nich gada, nie? No to ja tak naprawdę nagrywałam się tych filmików, ale i tak wyglądało, że oni są tym całkiem chcą, tak? Tu są, macie wykłady synchroniczne, tu asynchroniczne, nie? Czyli zobaczcie, jeszcze w 2023 oni pragnęli tych asynchronicznych, chcieli sobie kliknąć Czerską, żeby do nich gadała, nie? Ale w tym roku to się zupełnie odwróciło. Oni w komentarzach piszą, że to wcale nie jest jakieś dla nich bardziej atrakcyjne. Oni chcą móc ze mną podyskutować, chcą mnie zapytać, chcą mnie zobaczyć. W tym roku miałam kontuzję i przez długi okres czasu jakby prowadziłam, przez większość semestru prowadziłam zajęcia zdalne i też mi w ankietach napisali, kurczę, szkoda, że to nie były żywe zajęcia. Nie? My dużo mówimy o tej ich życiu w wirtualnym świecie, ale ja mam wrażenie, że prawdopodobnie coś się zmienia, nie? Co ja
zabieram z tych moich ankiet. Słuchajcie, no ja po prostu zakładam takie skrzydła i tam, wiecie, po prostu motywuje mnie to strasznie do pracy, do tego, żeby działać lepiej. Ale żeby działać lepiej, trzeba wiedzieć, kurde, co poprawić. Nie? I ja skonstruowałam sobie tak pytania, żeby wiedzieć. Czy ja uważam, że moje pytania są najlepsze? Nie. Każdy z nas może sobie stworzyć własne pytania. I ten system, ale co jest ciekawe, ten mój system poprawiania i ten mój mechanizm powoduje, że ja mam lepsze wyniki w tamtych drugich ankietach, z których nie za bardzo czerpię, ale moi przełożeni lubią tam popatrzeć. Tak? No więc okej. No i tak podsumowując. Dbajmy o rozwój tych studentów przez nasz samorozwój, bo to oni będą zarabiać na nasze emeryturę. I z tą myślą was porzucam. Dziękuję. Dziękując Asi, zapytam, czy jest jakieś pytanie może z sali? Nie ma. To ja poproszę, a jest jednak, Tomek. Tak. Ja myślę, że ja sam bym chciał mieć z tobą zajęcia. Kto by nie chciał? Bo jesteś urodzonym showmanem, czy showwoman i robisz to z pełną pasją i na pełnym powerze. Natomiast ile jest takich wykładowców? Pytanie, które zadałaś, czy oni wolą synchronicznie, czy asynchronicznie, dotyczyło tylko twojego wykładu, twojej osobowości i twojego wkładu, nie wiem... motywacji i tak dalej. A wiesz co, dziękuję ci za tą wskazówkę, bo jest to punkt do refleksji, nie? Dziękuję. Ale my chcemy cię słyszeć. Dzień dobry, Barbara Małuszyńska. Ja mam pytanie, kiedy zadajesz te pytania studentom? To jest przed oceną, czy w trakcie całego roku? Bo trochę nie zrozumiałam, bo mówiłaś, że raz te oceny masz szybciej, potem raz nie masz. Ja im daję dwie możliwości, bieżących ocen, żeby kilkakrotnie mogli, a te oceny, te feedbacki, ja ich proszę na etapie jakby finalnego ustawiania ocen, tak? Czyli znaczy oni nie muszą mi dać tego feedbacku, mogą go nie dać, tak? To mają minus 4% wtedy na finalny. Tak, tak. Ale one są konstruktywne, bo ja tak rozumiem, o co pytam. Ja ich przymuszam lekko do tego, nie? I oni mogliby mi tam pisać cudawianki. Chcesz, to ci pokażę, co oni mi tam piszą. I tam nie jest wcale tak miło. Dziękujemy bardzo. Ja poproszę, żeby Asia się uhonorowała.